Witam Cię bardzo serdecznie. Pierwszy dzień kursu Masaż Tymokii w Ujęciu Klinicznym. Dzisiaj pracujemy ze stopą podudziem i stwierdziłem, że pokażę Wam, jak pracujemy z głęboką podudzia z mieściem płaszkowatym, także mojego oglądania i przyjemnego praktykowania. Dobra, słuchajcie, tak, lecimy sobie z mieściem płaszkowatym, więc dalej podudzie i do tej pory robiliśmy pracę z brzucha łódki bardziej powierzchowna praca. Oczywiście to nie oznacza, że nie pracowaliśmy z z bo przecież mieliśmy techniki, tak? Gdzie głęboko wjeżdżaliśmy sobie tutaj e, globalnie, Pracowaliśmy też lokalnie, wykorzystaliśmy sobie przegrodę między głową mięśnia brzuchatego, a, a głową mięśnia e, głową mięśnia brzuchatego stroną przyrodkową i stroną boczną. E, dalej będziemy sobie ten temat kontynuować e, stricte, tylko przez pozycję użyniową skupimy się właśnie na tej głębokiej warstwie. Podłudzia. I teraz tak, jeżeli pracujecie z brzuchatem łydki, to tak jak w stretchingu, kolano wyprostowane i to co robiliśmy, pamiętamy? Tak, zgięcie grzybytowe, Jak rozciągacie brzuchaty łydki, to warstwem szkodno, to też, tak? Kolano wyprostowane i ja sobie po prostu rozciągam, e, idąc do maksymalnego zdjęcia grzybytowego, stopę. Jak pracuję z mięściem płaszkowatym i chciałbym go porozciągać, to co, to się zmienia? Co powiem zrobić teraz? Dokładnie, zgiąć kolano, i dalej idę do maksymalnego zgięcia grzybetowego, więc pozycja będzie analogiczna. Fajnie wcześniej sprawdzić sobie, jak głęboka warstwa. Tak, sprawdzaliśmy teraz e, ruchomość tkanek. Z którą stronę pracowaliście? Teraz sprawdźcie. I, to, I ta prawa rzeczywiście, ona czuć, że jest fajna, większa, także good job. Tutaj zrobiona jest fajna praca. Sprawdźcie sobie po prostu, jak zatopić się głębiej w te tkanki, jak to wygląda. No i rzeczywiście będziemy teraz pracowali głównie ze stroną lewą, więc będziesz dopieszczona obustronnie. E, dobra. I teraz tak. Chciałbym, żeby się troszeczkę przesunęła tutaj do dołu. OK. I teraz. To, jest najważniejsze, to jest pozycja łożeniowa. Noga idzie do zgięcia w kolanie. Zgięcie... W, puść, 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 puść nogę. Jeśli chodzi o zgięcie w kolanie, to ono może być około 60 stopni, 45. Zgięcie nie ma dużego znaczenia. Natomiast ma być, natomiast bardzo ważne jest zgięcie grzbietowe stopy. I układacie tak, żeby to było dla Was komfortowe. Wykorzystujecie swój najlepiej kolej górny, górnej, miednicy miednicę, ewentualnie jak będzie Wam niewygodnie, to może klatkę piersiową. Strajcie po prostu, nie wbiję sobie tego w brzuch. Jesteśmy po miedzi dopiero, przypominam. No, więc miedniczka jak najbardziej. Dobra, i w tej pozycji będziemy teraz po prostu pracowali z mięśniem płaszczkowatym, czyli postaramy się wykorzystać różne obszary w podudziu, które pozwolą nam zatopić się głębiej. I pierwszą rzeczą, którą będziemy robili jest praca właśnie z wykorzystaniem tej przegrody, którą przed chwilą opracowaliście, tylko w innej pozycji. Czyli dalej jesteśmy, centralna część podudzia, wślizgujemy się pomiędzy głowy, głowa boczna, głowa w środku, łydki i pracujemy z centralną częścią mięśnia opuszkowatego, czyli sam środeczek. Mhm. Pacjent jest maksymalnie zrelaksowany, rozluźni się, odpuść całkowicie. I teraz tak, to co ja robię, to e, będę pracował w przegrodą głównie palec drugi, trzeci, zatopię się, kciuki będą pomagały, będzie taka, wiecie, trochę serduszko będzie, troszeczkę nam się takie zrobi, gdzie pracuję opuszkami palców, tutaj, od tylnej strony, Kciuki mi trochę pomagają. I teraz tak. Bardzo ważne jest to, żebyście tutaj też mieli ten prędkowy kąt około 45-30 stopni, 45-60 nawet. Czyli tak, zatapiacie się, idziecie sobie. Oczywiście można pracować sobie częściowo tutaj z, ze ścięgnem samym, fajnie, ale nas głównie interesuje przegroda. Czyli wchodzimy w tą część e, brzuszce i tutaj łokcie szeroko, staramy się w miarę trzymać, jak się uda, oczywiście, prosto linię pomiędzy nadgarskim a przedramieniem. I wchodzę sobie głębiej. Klatka do przodu. Łokcie szeroko. I pracujemy w ten sposób, że wślizgujecie się, zatapiacie w tkanki. Zobaczcie, teraz tak, palce wyprzedzają kciuki. Jak już się dla mnie niekomfortowo przekładam kciuki jadę dalej. Czujesz to, no nie? No mamy taki mega duże sztywność tkanek. W tej przegrodzie. Pff. Tak. I dochodzimy sobie tu, gdzie w sumie płaszkowaty przyczepia się. Dlatego, że tak. On będzie przyczepiał się do guza piętowego, tak? Tu, gdzie brzuchaty łydki. I brzuchaty łydki przyczepia się nad dół podkolanowy, tak? Do kości udowej stricte. Natomiast płaszkowaty... Poniżej. Tutaj znajdziecie dużo napięć, dlatego że on będzie rzeczywiście bardzo mocno obciążonym mięsień podczas chodzenia, podczas funkcjonowania, podczas przenoszenia ciężaru, więc tych napięć będzie prawdopodobnie w tej warstwie dużo więcej niż w warstwie powierzchownej, jeśli chodzi o podudzie. Stąd ta praca będzie, myślę, że dawała fajniejsze efekty niż praca na wyprostowanym, na wyprostowanym kolanie. Ok, zrobię sobie jeszcze. Tutaj fajnie się skoncentrować, tak jak my wiemy tutaj, że kluczowe jest znalezienie miejsca, gdzie tych napięć najwięcej i po prostu no i to jest to to miejsce, nie? Więc teoretycznie jak mamy ten obszar. Ja się oczywiście skoncentruję mniej więcej na tym wycinku tej przegrody, gdzie tych napięć mamy najwięcej. Tutaj jest duże zgęstnienie tkanki łącznej właśnie w tej przegrodzie, w tym obszarze, więc ja powoli wjeżdżam. Ok, powtórzę sobie. Oddychaj sobie spokojnie, to naprawdę nie robimy tego mocno. I tutaj już jest dość niefajne dla pacjentów, dla pacjentki naszej na pewno. Czyjesz? Bardzo. Mhm. Jeszcze chwilkę, pracujemy. Możemy też oczywiście w tym miejscu zostać, zatopić się, trochę pociągnąć te tkanki, właśnie tej przestrzeni, która zrobić trochę więcej. I oddychać spokojnie sobie. I wydech, wdech i wydech sobie spokojnie oddychasz. Możemy sobie tak delikatnie, wiecie, postymulować zgięcie rzyżytowe, podeszwowe, tak, całym ciałem, żeby tym palcami jednak tam nie gmerać specjalnie. Skoro to jest tak bolesne, niefajne. fajne, stara się rozluźnić. W porządku? Lepiej trochę? No już, puszczę trochę przeszedłem. No, ok. Już nie jest tak. Dobra. Mhm. Rozluźni się. Zobaczymy sobie. Ewidentnie idziemy w dobrym kierunku. Fajnie, zaczyna tutaj odpuszczać mhm. pod palcami. Nie będę wszystkiego robić zostawiać dla Ciebie, no nie? żebyś mogła dalej tutaj spełniać się terapeutycznie. Dobra, słuchajcie. Centralna część zrobiona. Idziemy sobie teraz do strony bocznej środkowej. I teraz tak, to co jest istotne to postaramy się wślizgnąć, pod krawędź mięśnia brzuchatego łydki po stronie bocznej środkowej, żeby móc gdzieś tam trochę posymulować mięsień poszkowaty, jego boczną środkową krawędź i jak to wygląda. Pozycja identyczna. Teraz tak, jedna ręka będzie szła zewnętrznie, druga wewnętrznie. Zaczynamy sobie od pięty i od Achillesa. Bardzo fajna technika na Achillesa, żeby poprawić ruchomość tego Achillesa, poprawić tutaj elastyczność tych tkanek, poprawić ukrwienie. Więc rzeczywiście można sobie spokojnie wychodzić od pięty, Achilles. I później, oprócz tego Achillesa zjedziecie to tak. Ręka po stronie środkowej. Ona ma bardzo precyzyjne zdanie, dlatego że ona będzie cały czas w okolicy, może pokażę Wam na tej stronie, na tej stronie. ona cały czas będzie tak naprawdę za krawędzią kości piszczelowej. Czyli Wy jesteście za krawędzią kości piszczelowej, możecie sobie wcześniej, rozluźnić się, popalpować sobie, gdzie ta kość piszczelowa jest, okej, okay, czuję ją, fajnie, więc ja cały czas będę czuł, że przy opuszkach jest... Puść, puść, puść. Przy opuszkach macie tutaj kość, kość piszczelową. Cały czas jesteście od razu za nią. I pracujecie właśnie z przyczepami mięśni, które się do tej krawędzi tej kości piszczelowej przyczepiają. Macie też, możecie sobie wizualizować, że e, jakby odciągacie sobie te tkanki od kości piszczelowej. Tak troszeczkę pracujecie sobie z tymi przyczepami początkowymi. To jest, że ta ręka w środkowej, to jest prosty temat. Cały czas macie czuć pod ręką kość piszczelową. Druga strona strona boczna, trochę bardziej problematyczna, dlatego, że w sumie, rozluźnij się, pójdź, pójdź, chcecie być w przestrzeni pomiędzy mięśniem płaszkowatym, a grupą mięśni strzałkowych. Głównie strzałkowy dług, jeśli chodzi o tą część e proksymalną. I teraz tak, słuchajcie, w tej pozycji mięsień e brzucha brzuchaty łydki jest rozluźniony. Kolany zgięte, on będzie taki mięciutki. Więc jak będziecie sobie szli, po miękkim mięściu brzuchatym łydki, to w pewnym momencie poczujecie kompletnie inną konsystencję tkanek. O, to znaczy, że zjechaliście z tego mięśnia brzuchatego łydki i coś innego pojawi się pod rękoma. I to właśnie będzie ta przestrzeń, która Was interesuje, dlatego, że tutaj będzie i u niektórych osób częściowo wyczuwalne brzuchaty łydki, a później grupa mięśni strzałkowych. I Wy właśnie chcecie być w tym miejscu, pomiędzy grupą mięśni strzałkowych, a która jest w tym momencie... Ona nie jest rozciągana w tym momencie, więc ona będzie miała taką kolegonową strukturę. Ewidentnie będzie inna w palpacji niż bruchaty łydki, więc szukacie sobie gdzie, o i mamy tutaj, 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 no i oczywiście achilles, tak? Czyli od achillesa idę sobie cały czas po brzuchatym łydki, właśnie i po jednej stronie jest brzuchaty, a po drugiej grupa mięśni strzałkowych. I jadę sobie powoli, 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 tutaj cały czas, aż dojadę do głowy, do głowy strzałki. Tak to wygląda. Czyli jedna ręka cały czas przy kości pieczelowej, druga ręka właśnie w przestrzeni między brzuchaty, łydki, a właśnie tutaj a... cała grupa myśli strzałkowe, Głównie strzałkowy długi. Dobra, więc teraz tak, wjeżdżamy, słuchajcie, e, kość piętowa, achilles. Pacjent rozluźniony, trochę lepsza pozycja, klatka do przodu, wygodna pozycja i jedna ręka z przykości piszczelowej, a druga ręka właśnie w tej przestrzeni o której przed chwilą rozmawialiśmy. I dojeżdżam sobie właśnie w kierunku do dołu podkłonowego. W porządku? Dobra. Tak, w tym przypadku i troszeczkę potrzebujemy pracy po stronie bocznej, po stronie środkowej. Wydaje mi się, że po stronie środkowej przydałoby się tej pracy więcej. Wcześniej, w ogóle, jak będziecie szukać jeszcze, gdzie ta kość piszczelowa jest, to zobaczcie sobie, jak wygląda napięcie tkanek za tą kością piszczelową. Tutaj, 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 tutaj dużo, nie? W tej warce piszczelowej mamy bardzo dużo napięć. Więc na pewno ta praca będzie po prostu potrzebna, fajna. Tutaj rozmawialiśmy sobie, że dużo skakania, tańczenia jest i tak dalej, więc... A jednocześnie podejrzewam, że troszeczkę mało strechningu, mało rolowania i mało tutaj... innych rzeczy, które te napięcie zmniejszają. Stąd nie dziwimy się, że tych napięć gdzieś głęboko mamy dużo. Eee, wiecie co? Pokażę Wam teoretycznie na tej stronie, bo tak... Jak będziecie pracowali sobie po jednym, po drugiej stronie, to fajnie, żebyście mieli od razu na uwadze, po której stronie wypadałoby popracować później więcej. Później odpalimy sobie jeszcze, e, nawet chyba zrobimy to rano, jakby przekrój mięśni podudzia i pokażę Wam w ogóle, co my tu zrobiliśmy, jak to wpłynęło na nerwy i naczynia, które w tym podudziu są e, i dlaczego teoretycznie po stronie środkowej tych napięć będzie więcej i to napięcie będzie powodowało większe problemy kliniczne. Tak? Więc po stronie środkowej prawdopodobnie będziecie pracowali więcej. To jest też strona dość ist dużo istotniejsza, jeśli chodzi o stabilizację całą. Więc. E, Pokażę na tej stronie, jak się okaże, że ta strona środkowa jest bardziej problematyczna, to co później ewentualnie warto zrobić. Więc sprawdźcie sobie rzeczywiście, ile tych napięć mamy tutaj, no ta strona też, no nie? Nie jest. O, tu, tu, o, tu jest fajnie, czujesz to? Tu jest, o kurde, tu jest super, ale idziemy sobie, mm, mm, nie, nie i lepiej. Czyli mamy, zawsze taki obszar, który ewidentnie wymaga pracy. I sytuacja jest bardzo podobna. Będziecie pracowali z obłóżkami palców. Kciuki po drugiej stronie będą stabilizowały, więc wjeżdżacie sobie znowu coś takiego. Przysunie się troszeczkę do mnie. Tak. Ewidentnie powinniśmy robić bardziej tą stronę. No, ale chcę Wam po prostu pokazać jak tutaj. Będzie znowu praca dla Ciebie. Więc tak, wjeżdżamy i znowu powolutku przesuwamy się palce. I znowu, pamiętajcie o tym kącie, żeby to nie było tak, że wyjeżdżacie w tą kość. W tej pozycji, tak? Tylko ustawiacie palce pod tym kątem. Czy cały czas myślicie o tym kącie około 45 stopni. Czyli tak Wasze narzędzie ciało pacjenta. Rozluźnij się, zahaczam. I powoli z tym obszarem pracujemy. Stara się rozluźnić stopę. Puść, 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 puść. To jest w ogóle jedno z takich miejsc, które warto samemu sobie często opracowywać. Pokażę Wam później ewentualnie jak i pacjentów w ogóle uczyć pracy z tym obszarem, bo tych napięć nam będzie po prostu cała, cała masa. I oczywiście koncentrujcie się na tych miejscach, gdzie tych napięć mamy więcej. Tak. Jak znajdziecie takie miejsce, które chcielibyście opracować trochę dłużej, to możecie spróbować. Te tkanki chwycić i pociągnąć je od kości piszczelowej. Czyli ja chwytam te tkanki i teraz przykładowo prawą ręką odciągam tkanki od kości piszczelowej, lewą ręką popycham w ten sposób. No ja, ja wiem, że ona ma tych napięć dużo po prostu. Oczywiście być może dobrym pomysłem byłoby troszeczkę więcej pracować jeszcze powierzchownie z tymi tankami, dlatego że no nie chcemy oczywiście sprawiać bólu pacjentowi. Chcemy, żeby to było w miarę komfortowe. E, natomiast no jeżeli tych napięć będzie olbrzymia ilość i ktoś będzie miał dużo punktów spustowych, dużo myogelos, dużo densyfikacji, no to nawet mały bodziec może powodować po prostu, jak widzicie, duże, duże reakcje bólowe. Tak na, tutaj byśmy nawet, wiecie, popracowali sobie choćby rolowaniem i też by było katastrofa. Więc pod, odczucia byłyby dość podobne. Oczywiście rolką nie wejdę tak głęboko jak ręką, stąd może byłoby to trochę bardziej e, komfortowe. I teraz tak, ciągniemy sobie, rozciągam te tkanki, wyręb i powoli sobie czekam na rozluźnienie. Patrzę sobie spokojnie oddycha i okaże się, że za jakiś czas te tkanki w ogóle są bardziej elastyczne. Ja czuję, że mogę pociągnąć je bardziej. Ta elastyczność tutaj po prostu pod palcami ewidentnie się poprawiła. W porządku? Oddychaj sobie. I wydech. Jak pracujecie z pacjentami, to starajcie się, żeby oni nie wstrzymywali oddechu, tak? dlatego że wtedy no, ciężko będzie cokolwiek tutaj poluzować, porozluźniać, skoro oni są już na wydechu, cali, cali napięci. Wdech i spokojny wydech. Przy okazji mogą sobie wyobrażać, że na każdym wydechu po prostu napięcie opuszczę ciało. Czyli na wydechu coraz tego napięcie jest mniej i mniej. I mniej, i wydech jest zawsze dłuższy, spokojniejszy niż wdech. Najlepiej, jakby oddychali sobie nosem, wdech nosem. I nawet coś takiego, że ten, te, 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 na tym wydechu, to tak tam po prostu tak, tak chodzi tak. Hmm. I, I to jest fajnie, bo rzeczywiście coraz jest przyjemniej. Puszcza trochę? No i powoli, powoli do przodu. Dobra. Dodatkowo rzeczą, którą możecie robić, jak sobie znajdziecie takie miejsce, gdzie ta restrykcja jest zwiększa, to sobie wybrać luz kankowy, poczekać. I ręką dorzucić sobie jeszcze ruch bierny i też sobie zwiększamy intensywność, czyli ja sobie chwytam, rozciągam, powoli cały czas moja ręka idzie do dołu w kierunku podkłonowego, puść, puść, puść nogę, a ja sobie idę do zgięcia grzbietowego, hop, puszczam i idę bardziej, w ten sposób, ewentualnie wy możecie skoncentrować się na ruchu, tak, a pacjent zdjęcie grzbietowe, dawaj, 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 jedziesz, jedziesz, Samo się nie teraz. I puść. Czy znaczy ogólnie się katujesz na co dzień, no nie teraz, po prostu ten moment, że relaksujemy się, no nie? I puść. I zgięcie grzbietowe. Mhm. Rozluźnij się powoli. I zgięcie grzbietowe, tak? Czyli wy wykonujecie dalej samą pracę, a patrzem powoli. Od pozycji neutralnej do zdjęcia krzyptowego, ewentualnie do maksymalnego zdjęcia podeszowego i od maksymalnego ruchu jednego do maksymalnego ruchu drugiego. Dobra, bardzo podobnie możecie zrobić sobie ze stroną boczną, tak? czyli wiedząc dokładnie, gdzie chcę pracować, w tej przestrzeni pomiędzy brzuchaty łydki a grupami seszokowych, to też mogę sobie wjechać tutaj. I analogicznie, tak, wjechać sobie w te tkanki, powoli pracuję sobie opuszkami palców, kciuki poprawiają mi stabilizację, moje palce prześcigają kciuki, później przykładam kciuki i znowu powoli, tak po kilka centymetrów, opracowuję sobie całą tą przestrzeń, koncentrując się głównie na jednej stronie. Jak tych napięć nie jest dużo, to możecie sobie to jedno techniką załatwić wszystko. To rozpracujecie cudownie. Jak chcecie się na której stronie skoncentrować, to pracujecie sobie po której stronie. I tutaj bok jest całkiem nieźle. Strona środkowa, to czasami widzieliście i tak samo możecie się zahaczyć, popracować sobie z ruchem, czy to z ruchem biernym, wtedy pracujecie sobie jedną ręką, czy wy pracujecie normalnie, a pacjent wykonuje ruch czynny, dawaj zgięcie grzybytowe, max, 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 max max i puść. puść, 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 jeszcze raz zgięcie grzbietowe. i puść, Ok. Później pracujemy sobie jeszcze z tą stroną boczną przednią. Za chwilę Michał Wam pokaże, jak to będzie wyglądało. Bo sobie popracujemy trochę precyzyjniej z tym, z tym obszarem. Tutaj, tak jak mówię, dużo częściej będziecie pracowali oczywiście. Z, puść, puść, puść. Z częścią centralną, tak? Środkową częścią brzuszca mięśnia brzucha tego łydki. Z krawędzią boszem środkową jednocześnie i z krawędzią po prostu tutaj w środkową dużo częściej, Bo tych napyść będzie tam więcej. I tak jak mówię, ym, ten obszar, bardzo dużo napięć pod kątem po prostu przeciążania, skakania, czynności niesodziennego, z nie więcej problemów w obszarze mięśnia poszkowatego niż tego łydki. Dodatkowo jeszcze, jak będziecie mieli jakieś problemy u pacjentów na przestrzeni całej tylnej taśmy czyli podeszwa stopy, stricte podudzie Obszar UDA, więza do miednicy, prostownik to będzie jedna wspólna, funkcjonalna całość i często właśnie jednym z takich miejsc, w którym warto opracować, to będzie głęboka warstwa. Mięśni pod udzia. Ona jest taka trochę zaniedbana, bo nawet jak ktoś wiecie, jakiś stretching robi rozciąganie, to się okazuje, że tak. Jak robi sobie rolowanie, to ta noga zawsze w kolanie wyprostowana. Jak robi rozciąganie, to ta noga zawsze prostowana, więc brzuchaty bytki są powiedzmy jako tako dopieszczane. bardzo głęboka, no już niekoniecznie. Więc tutaj naszym zadaniem jest troszeczkę popracować sobie z tymi strukturami e, głębokimi. Oczywiście, jak będziecie mieli pacjentów w sumie troszeczkę głębiej, którzy na przykład byli po już jakiejś operacji na przykład na chilesa, po ewentualnym naderwaniu tego chilesa czy cokolwiek z tym obszarze działo się, to oczywiście praca z brzuszcami super opcją jest. Praca z podeszłą stopy, co będziemy robili też dalej. Kolejny dobry pomysł, ale czasami też będzie dobrym pomysłem po prostu postymulowanie tego obszaru tego Achillesa. I teraz tak, zróbmy sobie w ten sposób, że podłożycie sobie wałek albo nogę pod tego, pod tego Achillesa, chwytacie sobie tkanki po prostu i możecie sprawdzić elastyczność tkanek. On się powinien pięknie wyginać w każdą stronę, więc jak się może okazać, że jeżeli po prostu przełamujecie go sobie do przyśrodkowo to tego ruchu jest dużo, dobocznie mało, no to idziemy w kierunku restrykcji, tak? My zawsze idziemy w kierunku restrykcji, tu gdzie tego ruchu jest mało, to idziemy w kierunkach restrykcyjnych. Możecie pracować sobie obu stronie, możecie jedną ręką iść w jednym kierunku, dobocznie drugą ręką. Przyśrodkowo chodzi o, wiecie, taką zabawę z tym obszarem, żeby ta elastyczność po prostu poprawiała się. Tutaj akurat nie mamy żadnego problemu, wszystko bardzo fajnie rusza się. Czy jest to tkliwe? Niekoniecznie, on się pięknie rusza w każdej pozycji. Natomiast możecie pracować sobie neutralnie. Najlepsza opcja jest po prostu wybranie wybraniu poczekanie na rozluźnienie i tyle. Inną opcją jest na przykład przełamanie tego mięśnia i na przykład pójście do zgięcia grzbietowego. Czy ja sobie przełamuję i do zgięcia grzbietowego, tak? Albo ja sobie przełamuję, a pacjent sam wygeneruje zgięcie grzbietowe. Trzymaj. I sobie próbujemy to porozciągać. Poprawiamy sobie elastyczność, poprawiamy sobie ukrwienie. Jest to obszar, gdzie rzeczywiście o to ukrwienie warto zadbać, bo jest stosunkowo kiepsko ukrwione. częściej przynosi duże obciążenia, więc też jest to miejsce, które no, ulega dość często kontuzji w porównaniu do innych obszarów w ciele. Mhm. Zgięcie grzbytowe? Powrót. Więc taka zabawa pod kątem poprawienia elastyczności jest dobrą opcją. Natomiast jak będziecie chcieli pracować z jakimikolwiek ścięgnami, to w pierwszej okniosie pracujecie i tak z brzuszcami mięśniowymi, i się potem może okazać, że praca z nimi w ogóle nie jest potrzebna, więc pracujcie sobie tutaj, brzuchaty, łydki, płaszczkowaty, a jeżeli jest potrzeba, to później pracujemy, no chyba, że na przykład już była jakaś ingerencja chirurgiczna, macie jakąś bliznę, to też po prostu poprawienie elastyczności na tej tkance jest fajne, no i jak robicie tą pracę krawędź boczna środkowa, to nie zapominacie po prostu o pracy na początku z achillesem, tak, czyli ja wierzę, poprawię sobie ruchomość tkanek nad achillesem, a później jadę w ten sposób, że pracuję z krawędziobożnym środkowo właśnie mięśnia płaszczkowatego. Pytania jakieś? I jeśli chodzi, słuchajcie, o żylaki, to sytuacja jest o tyle, że tak, po pierwsze, jak będziecie robili sobie analizę posturalną, to warto sprawdzić, czy te żylaki rzeczywiście są duże, bo jeżeli mowa o pajączkach, to nie, pajączki nie są, to nie, to musi być naprawdę konkretny żylak i wtedy rzeczywiście raczej nie z pracowanie stricte na tym żylaku, tak, I ewentualnie pod tym żylakiem. Dodatkowo my chcielibyśmy się w kategoriach, dlaczego ten żylak w ogóle miał miejsce, skąd to się w ogóle wzięło, bo się może okazać, że pacjent ma gdzieś Problem z aktywacją mięśniową, ma zwiększone napięcie tkanek, jest ewentualnie jakaś bliznowy cokolwiek na drodze tego żylaka, przez co jest problem z odpływem krwi żylnej. Bardzo często może być tak, że pacjenci na przykład mają problem z żyłą odpiszczynową, czyli gdzieś tutaj po stronie przyrodkowej, bo się okazuje, że mamy tak naprawdę duży problem z obszarem mięśni na biednicy, rotatorów w stawie biodrowym i się okazuje, czy ewentualnie dużym napięciem w obszarze gdzieś, czy jakaś operacja chirurgiczna po obszarze jamy brzusznej i tam jakieś wzrosty porobiły się. Więc często, tylko to musi być świeży temat, bo jeżeli po prostu to jest żyla, który ma tam kilka albo kilkanaście lat to pewnie nic nam się nie da wskórać, ale jeżeli temat jest stosunkowo świeży i na przykład miałem takich pacjentów, którzy na przykład wylądowali w mówili, jakby miesiąc temu tego nie było, ale gdzieś na przykład, nie wiem, po ciąży, po jakiejś intensywnym wysiłku fizycznym coś się zaczął pojawiać, to często się w kategoriach, dlaczego ten żelak powstał. I pracujecie najczęściej nad miejscem, gdzie ten żylak jest jeszcze widoczny, oczywiście odpalamy sobie atlas anatomiczny, sprawdzamy sobie przebieg kolejnej żyły, które struktury mięśniopowięziowe mogą wpłynąć na to, że ten odpływ krwi żylnej jest zablokowany i pracujcie sobie z tymi obszarami. Natomiast jak ten żylak już jest powiedzmy widoczny, już jest starą, starą sytuacją, to staracie się po prostu nie pracować bezpośrednio z nim. Tak, tu, gdzie go widzicie wyżej, nie ma problemu. Na nim niekoniecznie, i wtedy dobrym pomysłem jest wykorzystanie technik, na przykład em, relaksacji poizometrycznej, gdzie wpływacie sobie na zmniejszenie napięcia tego obszaru, jednocześnie nie stymulujecie go mocno, palpacyjnie. Ewentualnie, znamy przebieg dalej, danej żyły i widzimy go, to możemy wiecie, pracować sobie bardziej przyśrodkowo, od niego bardziej bocznie, po prostu, żeby nie stymulować stricte jego, bezpośrednio. Znaczy, do, docelowo, a docelowo jakby, no zależy, z czym przychodzi też pacjent, no nie? Po prostu, bo chodzi tylko o to, że ten żydlak jest dla Ciebie informacją, że po prostu ja, ja nie chcę bezpośrednio stymulować jeszcze jego, bo i tak mamy problem z odpływem krwi żylnej, ale obszary już inne możesz sobie stymulować spokojnie. No musisz zobaczyć, z czym przychodzi pacjent. no Nie możemy sobie sprawdzić, tak? Na szczęście, jeśli chodzi o brzuchaty czy poszkowaty, my możemy sprawdzić go napięcie w różnych miejscach. Możemy sprawdzić zakres ruchu stricte. Pamiętajcie, że my też pracujemy głównie nad prawo funkcji. Tak? Więc znajdujemy sobie zaburzenie funkcji. Oczywiście Palpacja nam się może przydać, ale my wcześniej będziemy sprawdzali sobie ilość ruchu, zakres ruchu. Więc to jest jakby na pierwszy dzień, więc wam na razie pokazujemy możliwości pracy na przykładzie łydki, co my tu w ogóle będziemy robili, ale później będziemy się koncentrowali po prostu na tym, jak znaleźć zaburzenia funkcji pod kątem zakresu ruchu, jakości ruchu, aktywacji mięśniowej, wywiadu, obserwacji w chodzie, obserwacji w staniu, jakichś prostych ćwiczeniach, które możemy sprawdzić poszczególną pracę struktur i później jak to zaburzenie funkcji znajdujemy, to my tak naprawdę chcemy tą funkcję odzyskać. jeżeli na przykład tą funkcję jesteśmy w stanie odzyskać, mamy ograniczony zakres ruchu po prostu zgięcia grzbietowego, który nam utrudnia choćby chód stricte i widzimy, że pacjent tej stopy nie przetacza z ograniczenia zgięcia grzbietowego i być może problem jest po prostu zwiększenie napięcia po stronie tylnej, to po prostu sprawdzamy sobie, czy pracując stricte z brzuchatym płaszczkowatym jestem w stanie po prostu odzyskać tę ruchomość. I może się tak okazać, że pacjent wykonuje na przykład, ma pozycję zgięto w kolanie i on jest, jest w stanie wygenerować to zgięcie no nie, Ale jeżeli ma prosty, wyprost w kolanie, to nie jest w stanie tego zgięcia grzybytowego wygenerować. Czyli jaki jest problem? A raczej z brzuchatym, no nie? Więc możemy w ten sposób prosto różnicowanie zrobić, jakie tkanki powodują ten problem, tak? Może się okazać, że jak pacjent ma wyprostowaną kolano i wykonuje zgięcie grzybytowe, to nie czuje dyskomfortu w łydce. Zgina sobie przed kolano, wykonuje jeszcze ten ruch i czuje dyskomfort w łydce. No to powiemy, ok, czyli wyłączył mięśnie, znaczy wyłączył, co że powiedziałem, po prostu zmniejszył napięcie mięśnia brzuchatego łydki, on działa gorzej. Większa aktywacja idzie w tym momencie na płaszczkowaty, wtedy pojawia się dyskomfort, więc raczej ten problem będzie związany z właśnie stricte płaszczkowatym, albo ten problem pojawia się, kiedy on zył kolano, więc może to jest coś z kolanem związane. Tak? Może gdzieś tam zaczyna obciążać sobie strukturę, które wykonują w zgięcie w stawie kolnowym, czy to w kursu koncentrycznym, cycentrycznym, i wtedy ten problem się generuje. I to, że wiecie, my czujemy problem na łydce, to nie znaczy, że jest to stykle problem z łydką związany. My po prostu czujemy ten dyskomfort. A wiemy, że ból może mieć charakter rzutowany, wiemy, że może mieć charakter promieniujący, więc niekoniecznie powiedziane jest, że ten przyczyna leży w samej łydce, tylko widzimy zależności. Kolno jest proste, nie boli. Zgina, boli, więc okej. Okay. I wtedy wiemy, które struktury działają bardziej, które mniej i co się wydarzyło. Możemy już jakieś wnioski wspólnie wyciągać. Tak jak mówiłem na początku na wykładzie, zakładamy hipotezę, że ok, być może jest związane z zwiększonym napięciem mięśnia poszkowatego. Pracujemy z nim, czujemy że rzeczywiście, kurde, jest zwiększone. Pacjent czuje tutaj duże napięcie przy rozciąganiu, fajnie. Wierzę w tkanki, rozpracowuje, Rzeczywiście poprawiła się elastyczność. Było to na początku bardzo niekomfortowe dla pacjenta. Zmniejszało się, super. Więc później sprawdzamy sobie, jak to się przyłoży, potem mówi, ok, jest lepiej to potem przykładowo, bo najczęściej to też nie jest tak, że pacjent mówi, jak robię coś takiego, to mnie boli, no nie, no, nikt normalnie tak, wiecie, nie, nie macha, po co, no nie, ale może powiedzieć, że jak wchodzę po schodach, to mnie boli, tak, mam zgięte kolano, próbuję się wspiąć i czuję dolegliwości bólowe, tak, czyli przy aktywacji poszczegolonego, tego po, po schodach, czuję ten dyskomfort, no i potem bierzemy go na schody, sprawdzamy, czy działa, jest lepiej, czyli nasza hipoteza była e, prawidłowa. I idziemy do przodu, terapeutycznie. Coś jeszcze? Znaczy, ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie bólu, bo koleżanka bardzo bolało i jakby my pracujemy na przykład te 15 minut i chcemy, żeby ten ból był coraz mniejszy? Byłoby fajnie, bo tak rzeczywiście tutaj tych napięć jest bardzo dużo, więc oczywiście nie będę chciał wszystkiego zrobić na jednej wizycie. To jest niemożliwe w tym przypadku. Więc możemy zrobić powiedzmy maksymalnie tyle się da. Dorzucamy oczywiście jej jakąś formę pracy, żeby ona poprawiała mobilność tych tkanek. Rolowanie czy stretching będzie dobrym pomysłem tutaj. Plus ewentualnie wiecie, jeżeli na przykład tych problemów jest po stronie środkowej więcej, to możemy sobie po prostu usiąść, zakładamy sobie nogę na nogę. Oczywiście nie mam spodni, nie mam skarpetki i szukam sobie na przykład, gdzie tych napić najwięcej. Ok, mamy Wyjeżdżam w te tkanki, odciągam sobie na przykład od kości piszlowej te tkanki, mogę dorzucić sobie zgięcie grzbietowe. Pracuje ona sobie z tym obszarem. Tutaj też można fajnie z bruzdą pracować, przecież kciukami sobie wierzę, pokazuję pacjentowi gdzie to jest. On się zahacza, wprowadzam sobie ruch, więc on pracuje sobie z tym miejscem. Bardzo mało jest miejsc w ciele, gdzie może, nie możecie robić sobie dobrej autoterapii. Plecy są trochę problematyczne, a reszta? Macie dostęp, możecie zrobić prawie tak samo dobrą pracę, jak ktoś tutaj, Ktoś tutaj Wam. Oczywiście nie będzie idealnie, ale po prostu jest to niezłe. Więc pacjent sobie pracuje i na następnej wizycie sobie sprawdzamy, jak to wygląda. Idziemy sobie powoli do przodu. Więc wszystko naraz nie. Docelowo też bym chciał, żeby głównie zmieniało się e, ta konserwacja tkanek pod palcami. Czyli ja czuję, że tej średności jest dużo, tych nabyć tam jest sporo i chciałbym, żeby po każdej pracy było ich trochę mniej. To się powinno przekładać na to, że pacjenta boli trochę mniej, ale może być tak, że może być już trochę przestymulowane, i to się nie musi zmniejszyć. Ja będę zadowolony, jeżeli po prostu ja będę czuł różnicę. Jeżeli ta różnica się zmniejszy, to docelowo też powinno później pacjentowi być łatwiej funkcjonować, i ten ból też docelowo powinien być mniejszy za jakiś czas. Pamiętajcie o tym obszarze, dlatego że głęboka warstwa ludzi to jest troszeczkę zapniany obszar. Mało z nim pracujemy, mało rozciągamy, mało rolujemy, a napięć jest tam zdecydowanie więcej niż na tych mięśniach powierzchownych. Także wplatacie swoją praktykę. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście widzimy się na kursie MTG, gdzie przepracujemy sobie całe ciało.